Okej, guys, halo? My żyjemy, czy my nie żyjemy, czy co się dzieje? Jesteśmy. Generalnie rzecz ujmując, był taki moment przez chwilę, gdzie się w ogóle nie mogłem połączyć z Twitchem. Gdzie klikałem, żeby zrestartować transmisję i mi wywaliło błąd, więc z Twitchem jest dzisiaj coś bardzo no yes. Sevix buduje Gandama z Pepsi Twistów i w miejscu Piotra... Tak! Zbuduj z puszek fortecę z M10. Tą w kosmosie! To drogę do fortecy w kosmosie. Chcesz okami kubek do picia? Tak! Jezus Maria! Okami kubek do picia Pepsi Twist to jest pig meets pig! Absolutnie. Jacob Orbital Elevator z puszek. Yes. No dobrze, Twitch. Let her in! Let her in! Anyway. Mamy bossa, którym jest Flash Man w przebraniu. Basically. To jest nasz boss. No to... Wait, what the fuck? To jeszcze nie koniec etapu! A jest jeszcze God's Dozer. A to jest druga faza jakby. Okej. Czemu na streama jak zwykle nie... A, w sumie... Jeżeli nie ma streama, to ci nie mogę nawet powiedzieć. God fucking damn it. Dobra, gacza. Gacza game. Aloettes doll. To jest ta z Zero i z Dixon, right? Okej. Ten etap był długi, był w kurwy długi. Doceniłbym, gdyby następne były trochę krótsze. Co my tu mamy? Airmen's Ultimate Weapon by Tarkan 809. Jezu, 20 za design, 15 za fun, 15 za creativity. Jest... Tutaj mamy oceny, które oscylują wokół połowy niektóre. Niektóre... Bardzo jest duży rozstrzał. 18, 28, 37, 57, 49. To jest prawie... O 10 rosnące oceny od każdego sędziego. Za creativity od Mika. Dobra, zobaczmy, co to jest. Airman z Ultimate Weapon. Ale jest to Airman film. Z takim Stormyglass wyglądającym etapem. Cześć, sekatorze. Nie znaleźliśmy w cholerę długi poziom za to. Also znaleźliśmy Pepsi Twist. Holy fuck, znaleźliśmy Pepsi Twist. Tak jak mówiłem, I'm so glad for you. Bardzo się cieszę, że masz życie ogarnięte. Oby tak dalej. Nie pozwól, żeby Twitch popsuł ci twoje ogarnięte życie. Sevik, take a shot. Every time Twitch crashes the shot is Pepsi. Teraz mi się skończy. To piękne razictwo, to easy gaming. Ten Luna jest po prostu w takiej diavolo-esque pętli. Wszedłem w swój poziom. Ej, yo! Tornado ten... Blow... Kasuje te wilki od razu. Good to know. Bardzo zielony poziom, Jezus Maria. What? Simon says. Cool. Ta, guziki od Astromana, jap, jap. Daj kromaki na poziom w OBS-ie. Mamy green screen. Mogę tu wsadzić na przykład puszkę Pepsi Twist w tło. Kurde, gdyby tylko to był Pepsi Man z Episode Zero. Cześć, Deso. Witam, witam. O. To są te przeciwnicy, gdzie zawsze myślałem, że ich nos to jest ich morda, a potem zostałem wyprowadzony z błędu i moje życie już nigdy nie było takie samo. Z czego muzyka? Z Megaman 2 Airmen. Mam irytujący moment, kiedy jutro się jeszcze gości zjeżdżają. A ja się zastanawiam, czego jeszcze nie ogarnąłem w chałupie. Czyli ogarnąj wszystko! Czasami to jest na tyle proste. O, dabujący Airman, let's go! To jest... Tak, to jest ich nos. Yep. Cieszę się, że cię wyprowadziłem z błędu. Może jakiś... Ale to był dodge! Ale to był dodge! Oh! Mom, get the camera! Dead. Okej, to był... Okej, jakby... Jestem w stanie zrozumieć, że jest to poziom, który jest definicją mid. I dlatego dostał tego rodzaju oceny. A fuck it, zeruję tę puszkę. A, nie był długi, w miarę prosty. Takie w sumie dobra odskocznia, ale jak to mawiają dzisiejsi młodzi, to jest nothing burger trochę poziomu. Ta, dobra. 146 teraz. I hope I lose a grand tale by that one ender. Self-deprecation, wow, let's go. Let's not. Honestly, let's not. Znowu... Patchy i Flashman są bardzo, bardzo tacy pozytywnie coded. Shinri jest hejterem, jak zwykle. Jest... Dużo słów, które możesz powiedzieć o Mesmerze. Teleport. Hopla. Okej, Galaxy Man widzę. Galaxy Manowe gimiki tutaj są. Jest... O, mogę powiedzieć, że jest to poziom z estetyką. Znaczy... Ma on pewien kierunek artystyczny. Nie jestem pewien, czy on mi się podoba. Ale jest to poziom z jakimś kierunkiem artystycznym. O da fuck. Dobra, dajcie mi to. What the f... Czym był ten wielki luj? Jezusie, przenajświętszy, Matko Bosko. Muza brzmi... Nie mam pojęcia, co to jest za muzyka, honestly. Nie mam zielonego pojęcia. Czy ja powinienem to znać? Czy to jakaś wejnia? Gently. Doubt na słowo gently, ale mniejsza. Co, gdzie ja to byłem? A, tak, życie im się układa. Ty, czekaj, co? Kurde, chciałem napisać, że była taka piosenka Kiss Kiss Fall in Love. Zostałem uprzedzony. Dobra, dawaj mi żeton. O, LOL, przeżyłem to. Ej, bo to jest jakiś miks, to jest jakiś... To jest Pharaohman. To był Pharaohman akurat, tam był Pharaohman. To wiem na pewno. Chciałem tu się zapaść, or what? Tak! Okej. Okay. What the frig? Dobra, RB. Prawy bumper odpaliłem swój. Zajebiście. To jest Galaxy Man z kolei. Ej! To by kinda tłumaczyło dobór gimików, bo jest i Galaxy Man, i Pharaoh. To jest... kinda clever? Jezus Maria, ten wielki czungus. Oj, kolce. Smiley face! You have a pizza face! I go to pizza place! And I tell them! Jest to Eggman w tym motywie. Actually, nie... Nie zwróciłem uwagi. O Boże, to Bubim Trap. O mój słodki Boże, to Bubim Trap. Kto do kurwy... On się kasuje szybko, dobra. O tyle dobrego. Tak coś da Bubi, ha 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 ha! Dobra. Oj, what the frig? Ja to przeżyłem? Hello there, sir, let's go through an adventure, you deserve it. Wiesz co, ja kurwa zasługuję na puszeczkę Pepsi Twist. What the f... Tak, tylko podsumuję. Soczek Saint-Trina z Puszczus? Megaman Maker, że jest ukryta mega lasagna, zajebiście. Gilded Man by Rad Robot. A tu... Patrzcie o tym, 43, 46, 45, 42, 18. Shovel Knight? Strasznie cicho jest w ogóle. Jak się ten poziom nazywa? Gilded Man. Ozłocony człowiek. Taki Magnus Mac, można by powiedzieć. Jestem debilem jebanym. Ale tam wygląda, jakby coś się chowało, nie? Also... Chciałbym tylko powiedzieć, że... Shovel Knight to, jeżeli miałbym powiedzieć o najbardziej niedocenianej w grze, jaką ja w życiu zagrałem, to to będzie na spokojnie Shovel Knight. Ja pamiętam, że grałem, ja pamiętam, że przeszedłem i tyle z niej pamiętam. A ja miałem dobre doświadczenie z tą grą. I wszyscy po prostu, wiecie, wszyscy wychwalają Shovel Knighta, że jest fantastyczną super grą. Jestem zjebany. A jakoś, no właśnie, nie potrafię, ja w ogóle zapominam, że ta gra istnieje. Nie, że przecenionej, że ja po prostu, że ja jej nie doceniam, może, że ja zapominam o tym, że istnieje, że to jest dobra gra, ale ja... Cześć Sorku, jak ci się podoba Gilded Man? Właśnie ja nie uważam... Siedzę w drugiej karcie letniej Grand Prix skokach i z dyskwalifikacji zdanie przepisową bieliznę. Wow! W ogóle są jakieś wyniki godne uwagi? Nasi skaczą coś? Oprócz tego, że im majty skaczą ewidentnie? Ja nie chciałem powiedzieć, że gra jest overrated, ok? Nie chciałem powiedzieć, że gra jest overrated. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja osobiście underrateuję tę grę. Uważam, że... to jest coś, co ja powinienem lubić na spokojnie. Że to jest coś, o czym powinienem myśleć w kategoriach wow, to był naprawdę fajny platformer, a tak nie jest. No i też po prawdzie, jak grałem w Shovel Knighta, to... nie... Tak, ja ogrywałem ją na streamach, ja miałem całkiem dobre doświadczenie z tego, co pamiętam z Shovel Knightem. Natomiast... nie grałem w te dalsze rzeczy, no na przykład właśnie w polecany Spectre of Torment nie grałem chociażby. Nasi wyniki. Okej, understandable, już nie zadaję więcej pytań. Przed rozkończył pytaniami o Virga. True. Nikt nie pytał? Prawdopodobnie? Są osoby, które potrzebowały. Niestety zupełnie, że gra... to... Jakby ja... jak Dust... jak ktoś mi wspomni o Dustie, to ja powiem, gra była super, gra była bardzo fajna. Polecam Dusta. Ale też to nie jest gra, która mi się jakoś przewija w kategoriach gier, które bym... bardzo pamiętał, no. Dust and Elysian Tale. To jest całkiem fajny tytuł, mówię, polecam. Taka... platformówka kinda metroidveiniowa z w miarę rozbudowanym systemem walki. Furaskiej. Jak już pójdę na swoje mieszkać, to moglibyśmy zrobić tę tabelkę z ulubionymi rzeczami. W sensie? Mówisz o tej templatce, czy... Tak wspomniałem się Dust i jakoś mi się przypomniało, że mieliśmy coś robić. A, okej. Mogło być coś takiego. O kurwa, jaki rycerz! Chłop jak dom, łeb jak sklep. Natomiast jest to jeden z najprostszych bossów w historii bossów, ale... boss ma animację... A, faktycznie, boss ma animację Yamatomena. Original Man! Nie no, masz czas, przecież zdążysz! Zdążysz! Na pewno oddasz termin! Fruit Forest by Red Blue Grey. I to było time penalty miało, więc to znaczy, że etap może być actually całkiem niezły. Jest sekrecik po lewej. Citrusman. Nie chce mi się walczyć, a jakby I feel you, man. To jest... Mogę się potknąć o skórkę od banana, kurwa, pik. O, Ilmeni unoszą się w wodzie, to jest cool. Jo, to jest ten... To są... faktycznie są... Owoce w lesie owoców! Guys! Mogę też odpalić SMT. Wtedy powiedziałbym, że mógłbyś zrobić build w Elden Ringu, ale to... Byś pewnie poszedł prędzej pisać magisterkę dalej. Cześć, Tate! Siema. Ciekawce winogrona pewnie smakują dobrze. No. Fruity Man! To jest ten. Monetek. Czy ja mam zejść tam na dół potem, ten tegesie? A wiecie, system kar działa tylko wtedy, kiedy ktoś się opt-inuje w niego, you know? Znaczy nie do końca tak, nie do końca to co powiedziałem, ale powiedzmy, że tak jest. Znaczy kinda tak jest. Jak, nie wiem, masz kary umowne, to musisz optinować w umowę, żeby móc aktywować karę, you know? Like that! Like this, like that! Tak, Shinji, tak zrób! Już po tak, już... niestety była za dobra, żebym mógł ją zachować cokolwiek dalej. Liczę na klip. Ale jestem kurwa sprytny, let's go. I dancers. Chciałem mu nie mówić. Bro. Tak odczekać chwilkę chciałem. Okej, bro. Nie, spokojnie, to tylko joke, it's fine. Jeden. Dobra, jak daleko mi wwaliło w etapie w ogóle? Fuck off! Fuck! Right off! Bo to jest item, ja go nie zgarnąłem wcześniej? Why? Wyjebałeś się tutaj. O, co za niespodzianka! Co to za? Co to za? Jakiś skurwiały skok jest, halo? Ta w sumie Big Mummy Wolf fanów by się tutaj znalazło całkiem sporo. Honestly. Fucking Wolf z linii le... No! No! Najgorsze jest to, że ja pomyślałem o jeszcze czymś innym, Jacek, o czymś takim bardziej starożytnym. Co Tasior lubił wysyłać chyba. A, ja pierdolę! Po prostu rozjebało mnie najbardziej bezpośrednio możliwie. Co tam? Trzymaj się, Shin! God damn it. Peace! O Jezu, dobra, udało się zrobić ten skok. To był po prostu taki masterfully crafted ploy, żeby się wrócił pisać magisterkę. Implying, że to już się nie stało. To nie było... Nie było bossa. W ogóle taki... Nie wiem, mam wrażenie, że etap był trochę... whatever. No, był okej. Estetyka była tego poziomu. Nie był jakiś bardzo zły. Suzy Love by Mooney Moon. Okej, cool. Zobaczmy, z czym to się je. Tu już na górze byliśmy chyba. O, w to się nie strzela. Suzy. A, bo Octopus bateryjki się nazywały Suzy, faktycznie. Suzy Baka. Suzy Woozy, feel free to talk to us. Nie chce mi się. Widać, że mi się nie chce. Jakby skończyła mi się Pepsi Twist, już bateryjki po prostu gone. Czy ja w końcu napisałem baopastę z Mesmerem? Not really, nie. Napisałeś tylko, że jest to czas na to, żebyś napisała swoją baopastę z Mesmerem. Czekaj, aż tylko upewnię się, że nie mam na ekranie i nawet ci tego poszukam. herbata! Łe! Mesmer. Herbata wzięła na Mesmer! Faktycznie! Mesmer, szeroki wybór smaków i aromatów. Dobra, kupuję Lunię herbatę Mesmer na urodziny. Już jest postanowione. Ciekawe, czy jest dobra w ogóle. Oh boy. Jak się przebije przez retweety. Aaaa, by stream poleciał, ojojoj. Ajajaj. Powiedziałbym, że gdzieś tutaj słowny exposing, ale tu nie ma czego ekspozować. W sensie exposing dzieje się samoistnie w tym przypadku. Ja nie znajdę. Za dużo scrollowania. Hive Minds. True. Ej, bo to są wrogie, Suzy. Napisz na urlopkach. Pamiętaj o tym, żeby napisać na dobrym kanale. A nie, bo po nich się chodzi. Okej, okay, taki jest play. O! Mogę coś takiego zrobić. Czasem jednak dobrze taki syf. Twitch zablokował. Ha? To jest ciekawe, bo ja zazwyczaj widzę, kiedy są blokowane wiadomości, a tym razem nie widziałem. Jak odpadł ready? A, okej, właśnie. Coś o Suzy, o Jezu, nie pamiętam już też w sumie. Suzy Love, okej. Znaczy, no to nie są trudne skoki do zrobienia, więc nawet niepotrzebny jest Magnet Beam Gaming. We got a snake problem. I feel you, Suzy. I feel you deeply. Your feeling I can feel deeply. Ja I know, right? What the fuck? Tam nic nie ma? A, bo to leci w ten w górę. Okej. Fair enough. Czemu ja to zrobiłem? A przynajmniej nie ma za dużo do powrotu. Okej, okay, to jest na pewno nasrany przeciwnikami. Yes! Tu pewnie powinienem używać tego rushbike'a, ale... Dobra. Fuck it! Ty powinieneś... Znaczy, zrobiłem to, co chciałem, żeby etap zrobił, czyli umarłem. To są... E-tank. A, bo tu można... Nie. Czego chcę? Ja cały czas się zastanawiam, czego chcę ode mnie ten etap, honestly. To nie jest... To ewidentnie nie jest to, czego chcę na to pode mnie. Myślałem, że chcę rushbajkować, żebym, ale to nie jest to. Hop, hop. Prawo jazdy rushjeta? Maybe. Karta rowerowana rushbike! Jest coraz więcej. Teraz Super Saiyajin. Jin Kazama. Czy mi starczy, że ta w ogóle? A prawo jazdy na raz, że to jest... A nie, bo tu jest ten! Cześć Roga. Dzisiejsze levele są... Mogą być, I guess. Wiesz, co jeszcze może być? Look at this! Już wypite, ale było. Raczej dał radę. W każdym razie. Ej! Ja wiem, że tam były Suzy, które trzeba było wykorzystać. Tam był bloczek do... Okej. Dobra, i co? Spadamy? Spadamy. Tam na samym początku blokował drogę Suzy. Jestem za... Czy jesteś za głupia, by grać w ten etap? Dobra, jedź. Nie jedź. O boj. Sevix Kersi ma tylko 5 lat poziom humoru. Not very skibidi of you, Tate. Dobra, jadź. Okej, tu spadamy, już tu spadamy. Już się bałem. O boj. O boj. Dobra, czy ten etap zechce być trochę bardziej, nie wiem, rozgarnięty? Okej. Ej Sevix, co tam? Słucham. Nie. Idź do toalety, jak cię tak ciśnie. Boże święty. Motyw walki z Krakenem z Earthbounda. Kurde, kiedyś... Ja wygląda jak traktor, kinda true. No to jest, to był to etap. Ale przynajmniej wychodzimy powoli z tieru League Penalty? Czy to nie jest już drugie League Penalty? What the heck? To jest... Nie wiem, ten tier jest bardzo, bardzo mid. Jest, on jest taki dziwny. Nic... Najbardziej z tego tieru to jest... Ja wiedziałem, że to będzie jakiś Glassman Riddle. Ja wiedziałem, że to będzie Glassman nawiązania. Quiz za nagrodę. Also ta muzyka jest trochę rozjebana. Za głośna jest. Wydaje mi się, Roga, że nie widziałem wcześniej tego pomysłu Suzy jako platform. Glassman był zwycięzcą pierwszego MagmaMala, nie? Ile dobrze pamiętam. Czy on był Glassman? Tak, to był chyba Glassman. Już się bałem, już zabało dostałem. Ja nawet nie mogę sięgnąć po Pepsi na uspokojenie, bo już nie mam. Mam jeszcze 23 puszki. Czy... Jaka Pepsi? Pokazywałem! Pepsi Twist! Nie myślałem o Nesjosu z Deltarony w pierwszym skojarzeniu. Natomiast całkiem fajna postać. Czekam aż Tobi dokończy Deltarona. Co zrobił Polak? Prawda? Jest całkiem cool, jeżeli tak. Okej. Game Trooper. Dobra. To była też chyba muzyka z pierwszego MagmaMala. To jest bardzo MagmaMal 1 coded poziom. Niestety dla twórcy poziomu jesteśmy już w trójce. Z drugiego, a okej. Faktycznie z drugiego, excuse. Z pierwszego. Guys. Musimy się zdecydować, z której gry. Znaczy, nie chodzi o ten motyw. Chodzi o ten motyw samuraju, który leciał w tym pokoju sekretnym. O ten mi chodziło, nie o motyw Glassmana. Bo motyw Glassmana to z jedynki był to wiem. O okej. Okay. God bless Magnet, be my guest. Ale poszły te klocki! God dang it. Kurde, Ohio wygląda jak traktor. To jest niesamowite. Robicie myśleć, no? Romowy kostium odblokowałem, let's go! What the fuck? Blokowałem romowy kostium! Prawdopodobnie. So cool! Jakbym miał strzelać, to za znajdowanie znajdziek! Shiny! A za 10 tysięcy strzałów wystrzelonych? Jest... trochę, mam wrażenie, nie w temacie, I don't know. Programming assistance, programming assistance, programming assistance, my family game testers, styles, and you, thank you. No, Buster only, okay, fine. Coś tam, coś tam... Dobra. To jest... Glassmanie z podrabianiec, który jest palec z łopem Crashmana? Największą reakcję na ten kostium... General... Shorter than expected. Największa reakcja na ten kostium niż on. Bo Roam jest bardzo pog i bardzo fajnie, że dostaje fajne rzeczy, fajne znajdźki w fajnych projektach. Dobra, słuchajcie, wynosimy się z tego tieru powoli. Jest boss fight, let's go man! Tier 3 boss by Ace Spark. Oh boy. Juggle Man? Zgubiłem, przestałem liczyć. Czy ty jesteś tierbossem, którego mam... Wyrwę ci flaki za to, nikt nie przeszkadza... członkowi wielkiego... Paulung Tang? Że co, proszę? Największa organizacja przestępcza, która istniała i ja, najlepszy z najlepszych. Muscle Juggler. Najsilniejszy robot zbrodniarz kiedykolwiek. Sob. Wine. Rocman X? Ace Spark to jest ten pan, który, o którym się reszta projektu trochę niepochlebnie wypowiadała. Ja potrzebuję tego tieranku tak bardzo. Za późno. Pożałujesz, że... Ta, pożałujesz po prostu, I guess. Wow. Dużo się dzieje w tej walce. Jest, drakulowe słupy ognia są. Wow. One idą w bok. O, met. Jakie jest lore MagmaMal 3? Dr. Wiley chce złapać kolesia, który był odpowiedzialny za wydarzenia z dwójki. To jest na razie lore, który znam. Ja bardzo mało w sumie się angażuję, jeżeli chodzi o postacie i tak dalej tutaj. Bo jednak ta gra jest na tyle duża, że chciałbym móc pograć w poziomy jako takie. Nie chcę po prostu, żebyśmy spędzali jakąś chorą ilość czasu na tej grze. Jednak. Na tym bossie trzeba się skupić. Ewidentnie tak. Natomiast co by nie mówić, bossik był całkiem fajny. To była całkiem ciekawa walka. Dużo się działo, ale w większości mam wrażenie było do ogarnięcia. Mamy 3 rangi. Ciekawe jak tam sobie radzą doktorkowie. Powinien wrócić do hotelu i trochę odpocząć. Później w hotelu. Dostałem cascade patch. Rozumiem, że w takim razie wszystko przebiega dobrze. Tak, wszystko idzie gładko, co zawsze daje mi złe przeczucia. Wszyscy zdają się być tak szczerze podekscytowani tym turniejem i biorą go tak poważnie. Prawie zapomniałem, że to jest po prostu kolejna pułapka Wiley'ego. Ja wiem, było wspaniale, byłeś świetny mega kumplu. My kumple. Albercik póki co bawi się w grzesznego... No... Albercik bawi się w organizatora turnieju. On się nazywa Ernest Will. Ma taką, w sensie ma taki pseudonim kinda, powiedzmy. Taki alias. Ernest Will. Wielu z uczestników już się poddaje, bo nie radzą sobie z wyzwaniami. Więc niedługo będziemy mieli dobre pojęcie, kto jest prawdziwym... kto stanowi prawdziwą rywalizację. Cieszę się, że tak ci się to podoba. Eustachy... Eustachy! Ciekawe, czy Eustachy wola wyłoni... Eustachy go wygrywa! Oh boy. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Czy Dr. Wiley odnalazł coś już o tym naszym nieznajomym? Jeszcze nie. Ale jest pewien, że niedługo będzie przełom. Jest pewien co do większości rzeczy, więc nie wiem jak bardzo to jest uspokajające. Ale chyba musimy mu w tym zaufać. Rozumiem. Będę szedł w drogę w takim razie. Nie ma znaku doktora Wiley'ego, a raczej powinienem powiedzieć Ernesta. Musi być zajęty ogarnieniem turnieju. Skoro o tym mowa, to powinienem wrócić do tego. Mam jeszcze 12 tierów, z których muszę zdobyć rangę. Muszą być dosyć mocne, jeżeli niektórzy z rywalizujących już się poddali. Ciekawe, kto dalej pozostaje. Au. Ej! Uff! Przynajmniej to miejsce nie było zupełnie płaskie i opustoszałe. To jest lobby hotelowe, nie jest to bezpieczne miejsce do wjeżdżenia wokoło. Mógłbyś wjechać w człowieka, w ścianę albo w jakąś roślinę doniczkową. A, nie rozumiesz. Kiedy jesteś profesjonalistą takim jak ja, musisz szukać wyzwania we wszystkim. Ej, widziałem cię w okolicy. Jesteś zawodnikiem, prawda? No, miałem nadzieję na lepiej wyglądających rywali. Wyglądasz jak ktoś, kto polegałby na jakimś składaku, żeby gdziekolwiek dojechać. Ej, to... Nie jest żart, to są dzieci. Nie będę miły, jeżeli jakieś skrzywdzisz. Okej, przepraszam. Chciałem, żeby to miejsce było trochę bardziej ekscytujące. Jest zbyt łatwo. Nie zachowujesz ostrożności. Hej, Hunter Woman. Kim jest ten inny mistrz robotów? Forge Woman, kolejna rywalizująca w turnieju. Jest moim celem. Śledzi mi już od kilku dni. Jej zmysły są dobrze wyregulowane, jest groźnym przeciwnikiem. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się rozluźnić jakieś mocowanie, albo może się przywrócić drabinka, czy coś w tym stylu. Budowy to nie jest żart. Bycie nad człowiekiem jest praktycznie wymaganiem do pracy. Ale i tak ktoś zawsze, każdego dnia traci palec czy dwa. Roboty budowlane. Mam braci na tym polu. Zawsze miałem dużo respektu dla was. Nie wiem, jak szybko udaje wam się zawsze odbudować miasto. No i wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Oj, no już to nic takiego. Robota to robota. Po prostu tak się stało, że jest ona nieco szlachetna. Każdy potrzebuje łóżka, dachu i Pepsi Twist w baku. Nie jest to łatwe, ale co innego pozostaje, jak przejść do przodu. Jestem też liderem związku zawodowego dla moich kolegów robotów. Ale fajowe. Dziwne. Nic. Nie mam już czasu. Ja was zostawię. Uważajcie na siebie. Tam trzymajcie formę, żebym mogła was rozerwać, rozszarpać później. A już miałem ją zaprosić na jakieś picie. Haha. Prawda? Nie bałaś się? Dziwne, prawda? Nie wydaje mi się, że jest złą osobą. Kiedy robisz to, co ja, to uczysz się rozpoznawać złych ludzi. Ona jest w porządku. No jak ten koleś, co sobie śmiga po niższych piętrach. Dobrze, że to nie tylko ja. Wszyscy mówią, że jestem naiwny. Na pewno jesteś miękki, ale bycie twardym ma pewne problemy, niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Bądź taki, jaki jesteś i... Presto, jak nie wiem, cokolwiek. Na razie, pa, i idę sobie. Kupię sobie więcej tanków, I guess. Dobra. Jestem Megaman twardy jak makaron. Chcę stąd wyjść. Chcę wyjść stąd. Tędy! Boomer Quanger. Giga Kuagata, przepraszam. Dobra. Fuck off. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Jadę do tieru 4, baby! Jailhouse! Do pierdla jedziemy. Pierdlu w sztumie, chuju! Co my tu mamy? Brightman Remix. Time Penalty. No to może być niezły poziom w takim razie. I mean, domyślam się, że... Zobaczymy, czy tu będzie kreatywność 0. Znaczy ja jeżeli mam... Ja nie mam nic, mnie wszystko opuściło. L. Doktor L. Jak Light. Ale w sumie... Zauważyliście, że Dr. Wiley, Dr. W, Dr. W, Huge W, a Dr. Light to jest L, to jest przegrywem. My jesteśmy po złej stronie, guys. Skończył ci się Pepsi Twist? No, skończył mi się Pepsi Twist, co prawda. Widać? No widać, widać. Wiley did nothing wrong. True. Odwrócone W. Widać mnie? Tak mi widać? A tak nie widać. Ej. Wow, what the heck? Człowiek satelita! Napraw mi kablówkę! Ach, Shin, chłopiec, który wrócił. Czemu nie mam wszystkich broni? Mam wszystkie bronie, what the heck? Czyli nie mogłem wybrać wszystkich broni, Dan. Nie, dajcie mu żyć. Strona to jest... Strona to jest git rezultat. A ja bym powiedział. Ja stoję. Jak najbardziej stoję. No, ostatnia prosta, Dan. Bracie Festuś. Oj! Nie podoba mi się ten etap. I mean, ja znam Shin, ja znam bardzo hejcę pisanie wstępów, absolutnie hejcę pisanie wstępów. Nienawidzę. Jak już zacznę pisać, to jest spoko, ja się rozkręcam, it's fine. Ale ja nienawidzę pisania wstępów. Dlatego ja ostatnio trochę przybrałem... Nienawidzę pisać. Oj. Fuck! Przybrałem taktykę, zgodnie z którą... ja po prostu piszę jakiś chujowy wstęp, po prostu żeby mieć wstęp. Żeby po prostu zacząć coś pisać i potem uważam, że ja wrócę po prostu do tego później. Ja to sobie poprawię, jak już będę miał resztę napisaną, bo po prostu dopiszę wstęp pod resztę rzeczy, którą mam. Jakoś łatwiej mi będzie to podsumować. Dobra, to było całkiem git. Nie podoba mi się trochę to, co widzę tutaj. O boj, o boj, o boj! Okej, ratujemy, jest fajnie, jest fajnie. O, ale strasznie boneless. Spit out the bone! Meat on the bone, yeah. Hop. Woda! Okay. Nawadniajcie się! Hydratę! A! Jest obiektem badań. Ty piszesz magisterkę, ty masz zbierać, przeprowadzać badania. B! O, zaśniło się, dobra. W sumie to jest całkiem, powiedziałbym, wygodne, że na studiach prawniczych zasadniczo nie trzeba robić tych ankiet, co się robi do magisterek zazwyczaj. Ta. Dobra. No, nie, dobra. Fakt. Co ja tworzę? Co ja czynię? Jaki jest mój brain damage? A poczekam, aż ktoś zapali światło. Brain dance, I guess. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Nie! Leave me the fuck alone! No! Czy to jest moment, w którym włączam Kainę Salvation? Valiant, I guess. Doktoracik. No jest to trochę jest to łak. Natomiast ja mi się nie chcę, ja nie chcę nic naukowo pisać, ja się nie chcę dokształcać ponad potrzeby, ja nie chcę, nic mi się nie chce, actually. Ja mogę pisać, nie wiem, tier listy robić, ja mogę pisać o tym, dlaczego muzyka, której słucham, jest dopierdolona. Ale... Nie płacą mi za to niestety, więc muszę robić co robię. Zawijam się. In before będzie literalna jakaś przeprowadzka na przeciwległy koniec Polski. Jak się pisze pracę dyplomową? Bierzesz swój lokalny edytor tekstu i... zaczynasz wstępem, potem piszesz jakieś rozwinięcie i... zakończenie. Akudama Empire Mothership by Mecha Shadow. Kolejny time penalty. Natomiast... ten etap jest... był bardzo whatever dla mnie. Kolejny. Nie, i słuchajcie, ja mam lifehack. Ja mam lifehack do pisania magisterki. Poczekaj, aż wybuchnie światowa pandemia. Poczekaj, aż dostaniesz wolny miesiąc od wszystkiego i wtedy pisz przez ten miesiąc. To jest sprawdzona przeze mnie metoda. Zajebiście mi się pisało wtedy. Wszystkie warunki mogą być trochę trudne do spełnienia, ale you know, sky is the limit. Czym jest time penalty? Że etap został oddany po czasie. Bank rozbił się... I know, right? Te nietoperze to był tak zajebisty pomysł. Co to było? Akudama coś tam, coś tam. Co to? Boss. Nie, ale... serio, ja wtedy miałem... 2 miesiące wirtualnie bez pracy, bez uczelni, bez niczego praktycznie. Ja mogłem sobie pisać, chillować. Tak codziennie wykręcałem z 4 strony i było git. I miałem najbardziej promotora, który miał najbardziej wyjebane, jak tylko mógł mieć. To było w ogóle też piękne. Znaczy to było piękne, ja przez potem dostałem opierdol od recenzenta, że moje źródła są trochę łak. Bo mój promotor nie raczył tego sprawdzić. Jezu, ale to tło jest rozjebane trochę. Mam wrażenie, że graficznie ten etap jest... Są niekiedy strony, to tortura. Ta. Znaczy ja się zmuszałem do tego, żeby napisać te 4 strony dziennie. Tak cokolwiek by się nie działo, to te 4 strony musiały być. Natomiast wiadomo, że każdy ma swój sposób na pisanie, tak? Ja nie wiem, czy bym polecał mój. Wygląda na szukanie światek wolny, więc będzie giga grind. Nice! Magisterka czy lek. No, tu też niestety nie jestem w stanie stwierdzić. pisanie artykułu na siłę. Artykułu. Takie bardzo, bardzo łagodne ujęcie magisterki. Ale mi powiem, Luna, powiem ci tak. Ludzie zdają te testy, więc dlaczego ty miałabyś sobie nie poradzić, honestly? You got this. You got this. Ale bym napisał taki artykuł. Dzięki, Sorku. Doceniam, doceniam zawsze to, że jesteś. To jest rzecz. To jest... A, fuck it. Udajmy, że tam nie było rzeczy. A! Z Gaurgura as ship? Nie wiem, estetyka mi się nie podoba tego etapu, jak mam być szczery. Mam wrażenie, że jest dosłownie na granicy czytelności to jest zrobione. Wiedzę z całych studiów, to mój tydzień w pracy. Ja nie mogę tak powiedzieć, bo... To co robię nie wiem na studiach, a! W studia prawnicze to jest taki skam. Przysięgam, to jest taki skam. To skam, że trwał 5 lat. I guess. Znaczy znowu wiesz, są ludzie, którzy może, którym może odpowiada rozłożenie pracy na 5 lat, że... tomografię. Słuchaj, ja ci nie zabraniam absolutnie, proszę cię bardzo. Ja ci nie bronię. No 4 lata harówy niż takie limbo. Otóż widzisz, ja nie lubię harówy. Jestem leniwy w chuj! Znaczy, wiesz, jakbym musiał... Ja mam też to do siebie, że... Ja się raczej potrafię dostosować do okoliczności. Jak gdyby ktoś mi powiedział, że mam zdawać te studia w 4 lata, spoko, no zdałbym te studia w 4 lata. No, znaczy spoko, no oczywiście miałbym pewnie mental trochę fakt, ale bym zdał. Więc... Nie wiem, ja do dzisiaj pamiętam jak na egzamin z tego z... Teorii i filozofii prawa, what the fuck is even that? Ale ja pamiętam jak uczyłem się w absolutnym stanie delirium przy jakiejś wysokiej gorączce. I to mi pomogło w miarę łatwo przyswoić materiał! No, byłem na bardzo dobrych vibe'ach do przemiotu, nie powiem, że nie. Ale Bob leci. A, tam jest drabinka, okej. Oj, oj. Co to jest? Nie mam pojęcia co to jest, honestly. Musiałbym sprawdzić w jakimś jukeboxie czy czymś. Doropie. Doropaj? Doro Monstakado! Chyba nie jest chodzable, right? Nie wygląda chodzable. Monster Pie? Bimki Guy? Co robisz w moim domu? No, what the fuck is this? Robot. Prawo finansowe i ćwiczenia z podatki. Takie nie lubiłem. Znaczy nie lubiłem. Akurat miałem całkiem rozgarnięte prawo finansowe. Finansów. Whatever. Nie pamiętam już nawet jak się nazywał przedmiot. Kurwa! Jakby ja mam jednocześnie uważam, że studia były super i że studia były zjabane. To dlatego, że jakby studia zasadniczo dla mnie dzieliły się na dwie fazy. Ten moment, gdzie nie było nauki do sesji i ten moment, gdzie była nauka do sesji. W momencie, kiedy nie było nauki do sesji, było zajebiście. W momencie, kiedy była nauka do sesji, to było ultra zjebanie. Prawo brzmi jak straszny kierunek studiów. Ja mógłbym to samo powiedzieć o twojej medycynie, honestly. Nie wiem. Ja mam wrażenie, że naprawdę to ja miałem przez... tak... Październik, listopad, grudzień, bing chilling. Styczeń, luty, zapierdol. Marzec, kwiecień... No, połowa maja, bing chilling. Creon Conquest Round 5. Nice. Podziwiam mądrych ludzi. Ja też. Nie wiem, zastanawiam się czasami jak to jest, you know? Ah, fuck it, tornado blow this. This stage tornado blows. Ah! I'm funny. Funny joke. Please laugh. Jeżeli jest jedna rzecz, którą doceniam w tym etapie, to jest to, ile tutaj jest customowych asetów. Bo cały chyba etap zbudowany jest na jakichś customowych asetach i to jest całkiem cool. Podjebane z innej gry, no okej, jakby... Ale chodzi mi o to, że to nie są też typowe megamenowe, no jednak trzeba było podjąć pracę, żeby je zaimportować i zaimplementować do silnika. Więc przynajmniej tyle, nie? Przynajmniej to. Lubię gapić ludziom na wnętrzności. Przez żołądek do serca, ej, tylko że w formie takiej bardziej dosłownej. Ipi, 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 fuck! Fuck! Nie wiem, ten fragment etapu obniża moje IQ z każdą sekundą przebywania w nim. Co znaczy, że już jesteśmy bardzo, bardzo dawno w wartościach wysoko ujemnych. Oto Tabalagos, dzielny Tabalagos. A gdy go potrzebujesz, wypierdoli się na midzie. Kurwa, uwielbiam, uwielbiam. To było w którymś Lagos Boxie, no. Ja to zaraz to znajdę, zaraz wam puszczę, tylko skończymy ten trącący trochę chujem etap. Cześć Tabalagos. Dobra, pierdolę, szukamy Lagos Boxa, nie? Wyjebane mam, wyłączam to. Idziemy szukać tego Lagos Boxa. Lagos Box. Który to był? Czy to był Lagos Box w ogóle? Czy to była jakieś ligowe? To był chyba Lagos Box. Czekajcie, zaraz tylko wrzucę sobie. Dobra. Nie mam tutaj jakichś rzeczy, które mogłyby mi expose? Chyba nie. Fajnie machnąć, tego są to dzięki. Lagos Box. Hej, Zara, najpierw krótkie ogłoszenie. Nie. Mów to, możesz to zrobić na... Nie. CS, to był sam CS, to nie to było. Lagos Box 2. Może... No. O, Izak! W ogóle? To też chyba nie było tutaj. I wiesz, no i ja tam... Napierdalamy se ciosy, tak? No nie, to nie było tutaj. Sywalion TV. Ej, śpisz? Kurde, jaki fajny kanał. So sad! O, 7 dla tego kanału! Ej, patrzcie, jakie cool streamy. Patrzcie, jaki cool podcast. Lagos Box 3 i 4 i tyle ich było. Kwestia sporna, to nie jest kwestia sporna. Co? No co ja kurwa trafiłem? Co to za jakiś... To była dwójka. A, to był hi, okej. Okay. Understandable. To jest... No ja tego nie znajdę, kurwa. A nie chuj, ja tego nie znajdę. No gdzie to było? Gdzie był Tabalagos? Czy mi się totalnie pojebało? No ja to pamiętam przecież. Gdzie to kurwa było? Czy ja może nie powinienem tak skipować? Nie. Tak, to była... To był upadek człowieka i nie chcę tego dłużej oglądać. Bo to chyba było na ekranie ładowania z ligi. You know? Dobra, gdzie są jakieś skróty, skrócik? O, MagmaMal epizod 0, 4 lata temu, kuźwa. Właśnie coraz bardziej podejrzewam, że to nie było w Lagos Boxie. Okłamałem sam siebie. Cave Story, Ace Attorney, Resident Evil, Wyścig w Kitchen Panic 3, Yoshi's Island, odcinek 2, nowy... Cool. Rozgrywki, może to... Nie, to też nie było raczej. Tasior i Lagos udają, że umieją w grę. No fuck off. Nie nerwuj mnie. Na którym roku? No. Serio. Kurwa, nie. Nie, to też nie było to. Bo pamiętam, że to było coś z ekranem ładowania z ligi. Chyba. Z ligi. Nie no, Shinowi nie przypadła do gustu Klonoa. Gocha? Gocha? Nie idziesz bić się z Zyrą, dostałeś od... Kurwa w... Nie, ja chciałem... No nie znajdę. Nie znajdę tego dzisiaj. No nie znajdę tego dzisiaj. Znaczy, ty bychy, jakby z tego, co napisał Shin, co dzielił się doświadczeniami, ja rozumiem dlaczego ma taką opinię, jaką ma. Tym niemniej, na przykład ja nie miałem takich doświadczeń, jakie miał Shin. Shinji, jak grał w Klonoa 1, nie miał takich doświadczeń. Też jedna holo-VTuberka miała podobne doświadczenia jak Shin w kwestiach technicznych, z tego co kojarzę. Daj pan drąga, what? What? Nie no chuj, nie znajdę tego. No nie znajdę, Lost Sphere. Mam zaćmienie w mózgu, mam straszny po prostu, ja czuję jak mój brain jest rotet i to nie jest taki brain rot, ja dosłownie zgnił mi łeb. To wygląda w sumie legitnie. Trafiłem na tego, co... Jest tutaj. Czekaj. Tańcz! Że jaki ryj, jak bułki. Kurwa, zalagowało mnie. Co? Dobra, lok. O, nie, to nie jest niezły. Lagos. Lagos. Feeder. A to jest, co ty śpiewasz? Zobaczysz później. A, okej. Okay. Wpierdolaj się pod tureta. Wypierdoli się, nam idzie. Na brązie da radę. Pog. To jest fajna kompilacja. To jest całkiem fajna kompilacja. Który... Na górze róże, na dole pięty filmik się nazywa. O, tu jest. Tu jest napisane. Shoty z Twitch TV, ciekawe momenty. O. Nie od tego. You got to breathe, man, breathe. Boże, może nie będę przeglądał internetów na wizji. Dobra. Twitter.com. Okej, świetnie. A dobra, to na dzisiaj to było na tyle generalnie. Tu była puenta, teraz będzie outro. Moja puenta jest taka, pijcie kurwa Pepsi Twist. Jak nie macie, to sobie zimportujcie z Allegro czy skądś, bo warto. Kup mi to, wypiję. Nie. Znaczy, ja ci przywiozę i tak, bo dostaniecie kurwa na wakacje po puszce. No. Dobra. To by było na tyle. To dla was Sewercji. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Kiedy jak ogran Thank you.